Polacy chcieliby wygospodarować więcej czasu na to, co jest dla nich ważne, co jest dla nich przyjemne. Jedną z takich rzeczy, na których zależy Polakom, jest na pewno czas, który spędzają z rodziną. Z naszych badań wynika, że ponad 40% z nas spędza tego czasu już około 5 czy ponad 5 godzin w tygodniu, ale chcieliby spędzać go jeszcze więcej. Natomiast wśród listy rzeczy, na które chcemy poświęcać nasz czas, jest nie tylko rodzina, ale również pasje, hobby, przyjemności czy nawet odpoczynek. Jak wiadomo, każdy z nas czasu ma tyle samo. To jest kwestia priorytetów, jak ten czas poświęcimy, ponieważ dużo czasu poświęca nam praca. Ten czas, który zostaje, no to już jest kwestia naszej decyzji, tak? Natomiast na pewno chcemy go poświęcać na rzeczy, które są w jakiś sposób dla nas czy przyjemne, czy rozwijające. Jak właśnie hobby, nie wiem, spacer z psem, czy spędzenie go z rodziną. Raczej nie chcemy go poświęcać na obowiązki, a jak wiadomo, ten czas trzeba na te obowiązki poświęcać. Zauważyliśmy też duże różnice, jeśli chodzi o miasta duże oraz mniejsze miejscowości. Wiadomo, że gdzieś tam ten czas troszkę inaczej płynie w dużych miastach, gdzie mamy nieco więcej, być może obowiązków, te godziny pracy są nieco dłuższe. Stąd też godziny, które możemy poświęcić na rzeczy przyjemne i ważne, automatycznie się kurczą, tak? I teraz duże miasta również oferują pewnie więcej możliwości, jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu, rozrywki. Także tym bardziej się okazuje, że tego czasu na to, co przyjemne jest, jest mniej. A więc mieszkańcy dużych miast, bardzo im zależy na tym, żeby te obowiązki zajmowały po prostu tego czasu jak najmniej. Na szczęście są na to sposoby i faktycznie jest tak, że czy nowoczesne technologie, czy internet, czy nowe usługi pozwalają na to, żeby te rzeczy, które po prostu nie są przyjemne albo są po prostu obowiązkami, zajmowały nam tego czasu mniej. Jednym z takich przykładów są zakupy spożywcze. Jak wiadomo, zakupy spożywcze nie należą do przyjemnych, zwłaszcza jeżeli robimy duże zakupy spożywcze, musimy jechać do marketu, szukać miejsca na parkingu, później gdzieś tam z tym wózkiem między półkami się snuć i stać w kolejce do kasy. Okazuje się, że nie trzeba tego robić. Wystarczy kilka minut, żeby złożyć zamówienie online, umówić się na wybraną godzinę i zakupy są dostarczone wprost, prosto pod nasze drzwi. A my dzięki temu zaoszczędzamy nawet 2 godziny w ciągu tygodnia i to są cenne 2 godziny, szczególnie w miastach.